Cześć, witajcie wędkarstwo, jedziemy na ryby. Dzisiaj Was zapraszam do kolejnego odcinka. Znajdujemy się na kanale, jednak w zupełnie nowym miejscu dla mnie. Jesteśmy w miejscowości Raffcliffe Bridge. Jest to kanał Iron Calder. No i znajdujemy się na marinie. Dlatego na marinie, że myślę, że po prostu może tutaj się chowają ryby, że przypłynęły. Tutaj po prostu się już pochować, bo rzeki ostatnio naprawdę mocno ciągną. Dużo pada deszczu. Jeżeli chodzi o takie wędkowanie właśnie w rzekach, to jest naprawdę ciężko. Dlatego sądzę, że być może dobry wybór, że tu przyjechałem i mam nadzieję, że tu właśnie będą ryby. Na razie no nie widziałem za dużo ruchu na wodzie. Ogólnie miejsce jest dosyć ciężkie, jest tutaj wąsko, będą ludzie chodzić. No ale już jestem, więc nie będziemy wymyślać, tylko zabierzemy się do łowienia i zobaczymy, co z tego będzie. Dzisiaj będzie feeder na początek i zobaczymy, jak z tym feederem polecimy. Jeżeli będzie spoko, to zanęcimy też tyczkę. I taki miał być odcinek, że wędkarstwo pełną parą, właśnie na spławik łowić, na feeder łowić i po prostu natrzaskać ryb. Ale jak będzie, to zobaczymy. Podejrzewam, że nie będzie tak kolorowo, bo jest po prostu bardzo zimno. Ogromne opady deszczu są ostatnio. Dzisiaj całe szczęście trafiło się z pogodą i myślę, że nie będzie padało. To jest najważniejsze. No i miejmy nadzieję, że uda się coś złowić i zapraszam Was do oglądania. Słuchajcie, więcej sprzętu niż talentu, sami zobaczcie, dwie metody to jest masakra. No ale chcemy pobawić dzisiaj. Wędkarstwo pełną parą. Tutaj mamy zanętę z ziemią, tam z mączki rybnej. Te dodatki, to jest ważne. Belt Expander, robak czerwony i tam miks ciętej dendrobeny, castera i też tego Belt Expandera, to pójdzie do nęcenia wstępnego. Zdechłe robaki i dendrobeny na hak. Tak wygląda miejscowa, zobacz jak słońce mi daje po oczach. No, wy tego nawet nie zobaczycie. Słońce zabija jakość. O. Słuchajcie, tam dwóch wędkarzy się rozkłada, mi się wydaje, że oni na szczupaka będą polować. Także zaczynamy wędkowanie. W każdym razie zanęciłem na linii tyczkowej 5 kulek z kubka. Nie szaleję za bardzo, z bardzo małą ilością dodatków. Dużo mam ziemi, mało zanęty. Jest głęboko, także też bazuję tutaj na donęcaniu, tak jak zawsze, żeby te ryby jednak po prostu zapraszać do tego dna poprzez te donęcanie. A jeżeli chodzi o linię dystansową, to też było zanęcone gliną, a mączka rybna idzie tylko do koszyka, tak żeby to był taki pakiecik bonusowy. Żeby tam był najlepszy bufecik, to ma być właśnie przy moim haku, przy moim koszyku. Także tak to wygląda, no zobaczymy jak to będzie. Udało się w końcu złapać rybę, bo już bałem się bardzo, że będzie lekcja pokory. Ponieważ no, łowimy dobre półtorej godziny już.
To jest pierwsza ryba z federa. Po zmianie, wam zaraz powiem, jak już to ogarniemy, co ja zrobiłem, że to branie jest. I tak myślę, że to zaskutkowało. O, taka fajna rybcia. Bardzo cieszy, bo na tyczce to mamy 5 mikrookoni, a tu na federku teraz padły. I na co się skusiło? Na dużą, widoczną przynętę. O tym zaraz wszystko powiem. No i mam nadzieję, że teraz będzie troszeczkę lepiej, że zaczniemy coś łowić. No, w każdym razie technika nęcenia raczej się sprawdza. I rzucamy. Słuchajcie, to jest tak. Półtorej godziny bez brania i cały czas szukałem tej ryby na tyczce. 10-15 minut zmieniałem na linię federową. I na tyczce cały czas donęcam po jednej małej takiej kuleczce, żeby, no po prostu, żeby tam coś też było. A na początku nie przynęciłem za mocno. A na federze miałem krótki 50-centymetrowy przypon, mały haczyk i nic się nie działo. To stwierdziłem, że mamy dłuższy przypon, duży haczyk, co jest takie no dziwne, ale jest dużo syfu w tej wodzie, dużo liści. I trzeba iść chyba na wielkość przynęty, żeby ta ryba to po prostu widziała i wyczuła. No w każdym razie to zaskutkowało i mieliśmy teraz fajnego skimmersa. Także jest nadzieja, że ta linia teraz użyje i że sobie trochę połowimy. Teraz choć już pięknie udało się nagrać branie. Jest kolejna rybka. A, pięknie. I teraz co ciekawe, to też była ta ryba z przesunięcia. O, teraz właśnie damy sobie kawałek dendrobeny i spróbujemy. Zobaczymy, czy ta dendrobena będzie lepsza. Fajna rybunia. W każdym razie udało się je zwabić, to jest bardzo dobre. Wcinają pellet expander, wcinają. Jeszcze kawałek dendrobeny. I czerwony robak. Mój najlepszy kambo. Kawałek robaka i jeden magot czerwony. Na razie jeszcze będę tym większym koszykiem rzucał, ale słuchajcie, zaraz będę zmieniał na mniejszy koszyk. Bo jest fajnie, spoko, ale dalej jest zimno i nie chcę tej ryby przekarmić od razu. Pięknie. No i na dendrobeny też od razu udało się złowić. I to dwie ryby, tylko że jedna się spięła. Ale teraz mamy kolejny skimmer, idzie na paternostera. Proszę bardzo. Przyjemnie. No, bez notyczkę dzisiaj, słuchajcie, nie będę łowił. Chociaż jeżeli ta linia wygaśnie, to trzeba będzie spróbować tą tyczkę, żeby dać tu odpocząć tym rybom. No, ale takie fajne są. Rozmiarowo. Takie sportowe rybki. No nic. Zapraszam do oglądania teraz. Thank you.
Tu przepłynęły właśnie dwie łódki. To jest druga, no i branie się skończyły. Dlatego do nęce. Wabie jest nową, mam nadzieję. I zobaczymy tą tyczkę. Chociaż nie wiem, czy na tyczce będzie lepiej po tych łódkach, ale... Ale myślę, że warto. I oczywiście nęcę gliną znowu. Myślę, że to jest dobry sposób na takie jesienne wędkowanie, żeby właśnie przynęcić gliną z bardzo małą ilością towaru, ale zrobić jednak im trochę tam dywanik i na to kłaść już fajną spożywkę czystą zanętę w koszyku. Myślę, że fajny sposób i jak na razie to mi się spisuje. Bardzo dobrze mi się spisał ostatnio na uleju, gdzie zanęciłem konkretnie. Tylko dzięki temu złowiłem wtedy praktycznie ryby. Także już się zanęciłem. Zobaczymy tyczkę. No i bawimy się dalej. Już nie wiem, ile jest tych ryb, ale jest ich całkiem sporo, a to cieszy. Zestaw też się spisuje, paternoster. Mówię, nigdy wcześniej nie łowiłem na ten zestaw, a ubolewam nad tym faktem, bo jest bardzo, bardzo przyjemny. Przede wszystkim koszyk nie ucieka nigdzie. Jest fajnie. No to mamy dzisiejszy wynik. No, nie tak źle, ale złe jest w tym to, że wszystkie te ryby zostały złowione pół godziny. Także wypuścimy je teraz ładnie. O. Jest ich trochę. Myślałem, że będzie lepiej po tym wszystkim. O. Ładnie odpłynęły te gigantki. Lecie, to koniec. Myślę, że sesja znowu ciekawa. Szkoda, że wszystkie ryby spłowiłem w pół godziny. Ja siedziałem tutaj 6 godzin. No, także to jest niefajne. Jestem ciekawy, co się stało, czemu przestały brać. No, coś musiało im się nie spodobać. Ale gadałem tutaj z sąsiadem, bo tam jeden łowiec miał tak samo. Na początku połowił, a potem się wszystko wyłączyło. Także no szkoda, ale na pewno miejsce może zaowocować lepszym wynikiem, bo jeżeli one tak fajnie tutaj biorą, jeżeli te brania byłyby w dalszym ciągu kontynuowane, to naprawdę, naprawdę spoko. To na tyle, jeżeli się podobało, pamiętajcie, łapkę w górę, subskrypcja dla nowych wszystkich moich widzów. I tyle, serdecznie Was pozdrawiam, na razie, hej.